Dzień dobry w piątkowy poranek. Dziś w naszym studiu Maciej Sytek, prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, zarazem pełnomocnik województwa wielkopolskiego do spraw restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej. Drugi tytuł, ale bardzo ważne zagadnienie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. No i wczoraj właśnie Wielkopolskę Wschodnią odwiedził Frans Timmermans, wiceszef Komisji Europejskiej, który odpowiada m.in. za Europejski Zielony Ład. Pan pozwoli, pierwsze moje skojarzenie to jest odruch Pawłowa. Frans Timmermans przyjechał i zakazał, czy coś dał? Ja raczej szedłem w kierunku, co znowu zostało zakazane? Jakiego Pawłowa? Ani niczego nie zakazał, ani niczego nie dał. Sami wzięliśmy. Czyli postaraliśmy się o Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, a Frans Timmermans był gościem, żeby posłuchać, jak to robimy. W związku z tym bardziej był, żeby się uczyć, niż żeby coś dawać lub zabierać. Wizyta robocza, tak? Bez konkretów w tym sensie, że przywożę wam to, to, to i to. Tak, wizyta robocza, raczej takie spotkanie, które Komisja Europejska często organizuje w regionach, żeby posłuchać, też spotkał się ze związkowcami, posłuchał uwag górników i energetyków. Było burzliwie? Powiem tak, że było raczej merytorycznie, to znaczy były zadawane pytania, ale oczywiście były to pytania trudne do przewodniczącego. Myślę, że bardzo potrzebne, bo też ten punkt widzenia ludzi, którzy będą tracili pracę, jest niezwykle istotny. Inny niż w Brukseli. Punkt widzenia Konina na przykład. To są zupełnie inne punkty widzenia. Tak samo w Brukseli, w Warszawie, w paru innych miejscach te punkty widzenia są zupełnie inne od tych, którzy na dole są. Dla ludzi w regionie to jest tragedia, utrata miejsc pracy, a dla Warszawy i Brukseli to jest tylko statystyka. Człowiek to tylko statystyka, jak kiedyś mawiał. Nie, człowiek to coś więcej niż statystyka. A, Stalin mawiał inaczej. No ja chciałem wielkiego okrutnika tutaj zacytować. Dobrze, ale co do transformacji regionu. Są środki, są narzędzia do tego, żeby zamortyzować tę transformację. Zamykanie kopalń w Zagłębiu Konińskim, tak to nazwę. Kilka dni temu ruszył proces, tak naprawdę wdrażanie procesu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji do Wielkopolski Wschodniej. To są konkretne pieniądze. Ponad 414, prawie 415 milionów euro. Dlaczego taka suma? Jak to zostało skalkulowane? Czy można było więcej uzyskać? No i właśnie. Panie redaktorze, suma wynika z tego, z podziału, który został procentowo przez Komisję Europejską podzielony na wszystkie regiony górnicze. Polska dostała największy tort, największy kawałek tortu i dostała prawie 4 miliardy euro. Natomiast my mamy kilka regionów górniczych. Największą część tego tortu otrzymał oczywiście Śląsk, który ma największe problemy. Był specjalny algorytm, który był wyliczał. Myśmy dostali kilkanaście procent z tego, z tych pieniędzy, które przyszły do Polski. Też jesteśmy regionem, który no, nie może się porównywać ze Śląskiem. Aczkolwiek tam jeszcze jest węgiel, u nas tego węgla w Wielkopolsce zatem nie będzie. W Wielkopolsce oczywiście kończy się, gdyby otwarto wcześniej Ościsłowo, to ten węgiel nadal byłby. Ale decyzji nie podjęto. W związku z powyższym myślę, że ta zielona transformacja, to odejście od węgla jest takim bardzo wielką szansą. Drugi prezydent Stanów Zjednoczonych, John Adams, powiedział, że problem to okazja w przebraniu. I myśmy to wykorzystali. Stwierdziliśmy, że mamy problem i musimy tę okazję wykorzystać. To nasze zabiegi województwa wielkopolskiego, właściwie od 2017-2018 roku spowodowały, że ten fundusz powstał, bo przecież to pan premier Jerzy Buzek ten fundusz tworzył. Na początku Ślązak. I pewnie robił to z myślą o Śląsku, a myśmy byli w tym bardzo aktywni i dlatego mamy te pieniądze. Panie prezesie, no to mamy te 400 prawie 15, będę się upierał, milionów euro. No i jak te pieniądze będą wydawane? Jak domyślam się, pewnie większość z tych środków pójdzie na to, żeby jakoś zamortyzować likwidację stanowisk pracy, pewnie jakieś przekwalifikowanie, jeżeli to jest możliwe, ruchy na rynku pracy lokalnym. Oczywiście
część pieniędzy zostanie przeznaczona na wsparcie pracowników. Mamy bardzo dobrze oceniany wielki projekt pracowniczy, który został wypracowany przez związki zawodowe, także ZEPAK, nas jako partnerów tego projektu, i to jest 40 milionów euro plus wkład własny, który także zapewnimy. To spowoduje, że ponad 250 milionów złotych zostanie wsparte pracownicy, ale tam nie tylko chodzi o przekwalifikowanie, ale chodzi także o to, żeby outplacementowo zapewnić miejsca pracy. Ale drugim takim elementem jest wsparcie dla przedsiębiorców. Trzecim elementem jest zadbanie o środowisko. Tych elementów, transport publiczny, wsparcie społeczne. Jest 7 interwencji w programie. Każda ma przypisaną jakąś wartość kwotową. Dobrze, ale pan mówi też o wsparciu dla przedsiębiorców. Zajmijmy się tym rynkiem pracy, no bo to ja trochę się boję tej sytuacji, żeby nie było efektu domina. To znaczy się to, co się wydarzyło w Zagłębiu Wałbrzyskim, ja pamiętam, upadały kopalnie, zaraz potem wszystkie kooperujące z nimi zakłady, no i to potem poszło szeroko po właściwie wszystkich rodzinach. Region znalazł się w takim strukturalnym bezrobociu. Czy jest szansa na uniknięcie takiego scenariusza, jeśli chodzi o Konińskie? Jest, mamy świetnych przedsiębiorców. Dlatego musimy zrobić dwie rzeczy. Z jednej strony wspierać pracowników, którzy będą tracili miejsca pracy. Z drugiej strony wspierać przedsiębiorców. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Jesteśmy w Poznaniu. 80% zatrudnionych jest zatrudnionych w mikro i małych przedsiębiorstwach. To dobrze brzmi wspierać, ale te pieniądze na co miałyby pójść? Na przykład dla nich, dla przedsiębiorców. Co dla przedsiębiorców, tak samo jak w konkursach w poprzedniej perspektywie finansowej, mogą rozwijać swoje biznesy, mogą tworzyć nowe gałęzie swoich przedsiębiorstw, zatrudniać dodatkowe osoby. Mamy 66 milionów euro, które przeznaczamy na początek. Do tego dojdzie jeszcze 35 milionów euro, czyli 1/4 tych pieniędzy pójdzie dla mikro, małych i średnich biznesów. Dobrze, pan zdaje się gdzieś powiedział, że prawdopodobnie to ta kosa, która przytnie potem po Zagłębiu Konińskim, no to jest około 2000 miejsc pracy mniej. Jak to w 2200. Momencie, nawet, pan mówi, okay. W jaki sposób odzyskać te miejsca pracy, czy ewentualnie uzyskać nowe w zupełnie innych branżach? Macie na to pomysł? Myślę, to jest 150 tysięcy złotych mniej więcej na jednego pracownika. Tyle by trzeba na nim 150 tysięcy złotych to jest jak gdyby w programie pracowniczym na wsparcie, na wsparcie outplacementowe, na utworzenie miejsca pracy i tak dalej. My mamy jeszcze inne pieniądze. Ja powiem tak, to jest region z ogromnym potencjałem. Jeżeli pan redaktor weźmie Turek, który w 2017 roku została zamknięta elektrownia, potem zamknięta kopalnia. Dzisiaj nie ma tam żadnego bezrobocia. Wszyscy pracownicy zostali wchłonieni. Pojawiają się wielkie i małe i średnie firmy. I tym tropem będziemy podążali. Trzeba wzmocnić lokalną gospodarkę, tworząc właśnie, dając dotacje. To, co jest ważne w tej perspektywie, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji będzie miał dotacje. To jest jedyne miejsce w Wielkopolsce, w którym dotacje dla przedsiębiorców na rozwinięcie działalności gospodarczej. W pozostałych regionach będą to instrumenty finansowe, czy dotacje warunkowe tak zwane. Ale będą pieniądze na stworzenie miejsc pracy, wprost dedykowane temu celowi. Dokładnie dedykowane temu celowi, żeby wesprzeć przedsiębiorców. Dzisiaj wielkim problemem jest to, że dla dużych inwestorów, a nawet średnich, pierwsze co pytają to nie, czy mam przygotowany teren, tylko czy będę miał pracowników. To jest to, z czym my się spotykamy. Ale wykwalifikowaną kadrę, czy po prostu wykwalifikowaną kadrę, czasami też ręce do pracy, ale w większości pytają o wykwalifikowaną kadrę. A to są ludzie, którzy mają ogromne kompetencje. Ktoś, kto pracował... W górnictwie. Ale wie pan co, jeżeli ktoś ma kompetencje i umiejętności dotyczące obsługi niezwykle skomplikowanych maszyn, to jest osobą, która jest w stanie przystosować się do innych. Oby tak było. Pytałem o te miejsca pracy, dlatego że znów, jak to będzie mierzone, jak będą te miejsca pracy zabezpieczone, bo trochę boję się, bo bywały takie sytuacje, że pracodawca stworzył miejsce pracy i tak długo, jak dostawał dotację na to miejsce pracy, tak długo to miejsce pracy funkcjonowało. Potem nagle dotacja się kończyła i miejsce pracy znikało. No i może na przykład za parę lat wrócić dopiero po skończeniu tych środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Wtedy się okaże nagle, że
puch i tych miejsc nie ma. Znaczy to tak nie działa. Myślę, że jeżeli przedsiębiorca decyduje się na to, żeby we swoich wskaźnikach przy projekcie powiedzieć zatrudnię dwie osoby, my będziemy pilnowali, żeby te dwie osoby były zatrudnione. Oczywiście... Jak długo? Co najmniej tak długo, jak trwałość projektu, czyli od momentu zakończenia przez 3 lata. Gdybyśmy byli, też nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co się dzieje. Panie redaktorze, gdybyśmy rozmawiali rok temu, przed 24 lutego, mielibyśmy zupełnie inną perspektywę. Dzisiaj mamy zupełnie inną. Ale ja jestem absolutnie przekonany i to nie jest przekonanie wynikające z opowieści, tylko z realnych danych, że ten rynek utrzyma się. Trochę też tak przed programem rozmawialiśmy o tej mentalnej stronie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. W tym sensie, że fajnie, że te pieniądze spływają, natomiast być może część osób traktuje jako taką mannę z nieba, coś, co już załatwia cały problem. Mamy te pieniądze, jak czarodziejska różdżka, kończą się te problemy. Być może te środki można byłoby wykorzystać do tego, żeby pobudzić w ludziach taką własną inicjatywę, czyli jak nasz korespondent lokalny sugerował, stworzyć wreszcie taką średnią klasę, która nie będzie oglądała się na środki, dotacje, inwestycje kogoś z zewnątrz, tylko sama zacznie to robić. I ja to tak traktuję, to znaczy tworzymy jak gdyby nową gospodarkę opartą o mikro, małych, średnich przedsiębiorców, o to, żeby to miejsce stało się ważnym miejscem. To, co jest ważne, walczyliśmy o to bardzo mocno. Będziemy wspierali miejscowych przedsiębiorców, tych, którzy lokalnie płacą podatki. Jest taka jeden taki punkt, w którym można uzyskać dodatkowe punkty przy projekcie, jeżeli płacę podatki w danym miejscu. Dlaczego? Ano dlatego, że fundusze mają pobudzić pewne rzeczy, ale potem żyjemy z podatków. Więc preferujemy tych, którzy na miejscu płacą podatki, bo z tego są dodatkowe elementy. Tak mam wrażenie, system naczyń połączonych, bo oczywiście wchodzą pracownicy, są też pracodawcy. Też mieli jakieś wpływy ich z podatku właśnie CIT-u, z podatków gruntowych. No i teraz likwidują się te kopalnie, ludzie tracą pracę, to wszystko gdzieś idzie po regionie. Macie to jakoś wyliczone mniej więcej, jak to może zadziałać na cały region? Też w tej takiej miękkiej skali, że cały rynek pracy. Mamy bardzo mocno opracowany rynek pracy. Właśnie chcemy zapobiec jednemu temu, żeby nie nastąpiło jak gdyby wtórne bezrobocie. Bo jeżeli górnik, energetyk czy ktoś, kto pracuje w kopalni zarabia kilka tysięcy złotych, to on te kilka tysięcy złotych wydaje na miejscowym rynku. Właśnie o to mi chodzi. I my mamy to doskonale policzone. Gdzie, w której gminie, ile ludzi jest, którzy pracują w ZEPAK-u. Musimy wspierać potem te miejsca, żeby miejscowy sklepikarz, miejscowy rzemieślnik i inne osoby mogły zastąpić te utracone dochody innymi dochodami, żeby nie było wtórnego bezrobocia. Czyli żeby potem nie padały te miejsca i żebyśmy nie mieli efektu domina. Mamy to dobrze policzone i myślę, że jesteśmy w stanie tak pobudzić rynek, żeby to się udało. Na koniec rozmowy, Tonio, słowo musi paść. Atom. Czy to jest ta czarodziejska różdżka, która może sprawić, że Konińskie przejdzie bezpieczną, suchą stopą przez to wzburzone morze transformacji? Panie redaktorze, wzburzone morze jest dzisiaj. To dzisiaj ludzie będą tracili pracę, a atom będzie za wiele lat. Czyli atom nie może, atom może być pobudzający. Ja uważam, że jeżeli ten projekt będzie realizowany sukcesywnie, to on powoduje jedno, zainteresowanie inwestorów tym, tworzenie pewnych dodatkowych bodźców dla tego, choć żeby przychodzić, tworzyć. Robić inwestycje. Dokładnie. I pewnie pobudzać lokalną gospodarkę w związku z tym. Ja tylko powiem tak, że jesteśmy w takim miejscu, w którym rozpoczynamy tą drogę. Było to przygotowanie, rozpoczynamy. I to, że projekt jest zarządzany w regionie przez Agencję Rozwoju Regionalnego, to jest największe osiągnięcie tego projektu. Nie będzie z Poznania, będzie z Konina. To będziemy często do Konina również i my zaglądali. Maciej Sytek, prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie. Dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia, dobrego weekendu. Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu.